nie słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Cześć, witam Was na moim kanale. Drugi film dzisiaj, dlatego że Plarium na sam koniec postanowiło dorzucić nam dosyć ważne informacje. Tu widzimy, jeszcze jest ikona aktywna poprzedniej fragmentu fuzji Epika, a już dostaliśmy info o kolejnym evencie, o kolejnej fragmentu fuzji, która rozpocznie się 9 września. Czyli niech tylko zerknę w kalendarz, równo za tydzień, w przyszły piątek. Pewnie będzie to też czempion, który będzie w nowym patchu. W highlightsach nie wrzucili żadnych informacji o nowych czempionach, co mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się, że będzie w tym patchu, razem z tym patchem będzie nowa fuzja, będzie nowy czempion do fuzji. No i dzisiaj dostaliśmy te informacje. I powiem Wam, że tym razem ten czempion wygląda naprawdę fajnie. I już Wam go pokazuję. Oto on, Mighty Ukko. W końcu jest to Skinwalkers. Legenda ze Skinwalkersów, Support Force. No i jest to, jak widzimy, guziec. No i jak zawsze wygląda naprawdę fajnie. Ja się przerzucę na drugą stronę teraz. I nie będę Wam zasłaniał skillów, więc zobaczmy, co on będzie miał. A jeden. Ukko Smash. Atakuje wszystkich. I mamy 50% szans na wrzucenie Decrease Attack na dwie tury. To jest duży Decrease Attack. Bardzo fajny A1. Dobry debuff. Jak jest A1 AoE, to już jest kandydat na stun set, a jeszcze w A2 będzie atakiem AoE. Więc jeszcze lepiej. Mamy już tu wysokie szanse. 50% szans bazowych na ten Decrease Attack. Może jeszcze zwiększą do 60%. Ale generalnie już nawet bez książek to wygląda bardzo fajnie. A2, Ukko's Fury, 4 tury cooldownu tutaj mamy. Atakuje wszystkich 2 razy. Każde uderzenie ma 75% szans na usunięcie 2 losowych buffów z celu. Podejrzewam, że będzie to 100% szans. Także 2 uderzenia razem przy dobrym RNG. Nie, przepraszam, jeżeli to będzie 100%, to usuwamy 4 buffy. Bardzo dobry skill, ale to nie wszystko, bo umieszcza block buffs i decrease accuracy na 2 tury na celach, którzy nie mają buffów po tym ataku. 4 tury cooldownu, podejrzewam, że do 3 tur będzie to można skrócić, czyli co 3 tury będzie można usunąć 4 buffy. No, nie wiem jak dla Was, dla mnie ten skill po prostu krzyczy Hydra! No, idealnie skrojony pod Hydrę. Dalej mamy Ukko's Mercy. 6 tur cooldownu. Pewnie do 5, może do 4 będzie skrócony. Wskrzesza wszystkich martwych czempionów. Daje im 40% HP i umieszcza block damage na 1 turę. To już jest bardzo fajny revive, ale to nie wszystko. Dodatkowo umieszcza duży increase speed na wszystkich czempionów na 2 tury. I ten increase speed można umieszczać niezależnie od revive'u. Tak? Czyli będzie ten skill można wykorzystać nie tylko wtedy, kiedy będziemy mieć kogoś martwego. No i na koniec pasyw Totem Warden. Ma 50% szans kradzież jednego losowego buffu z przeciwnika za każdym razem, kiedy on otrzymuje buff. Każdy skradziony buff będzie chroniony. To jest bardzo fajny pasyw. Moje pytanie tylko brzmi, czy działa to tylko wtedy, kiedy jest nakładany buff? Ale też, czy to działa, jeżeli jest buff roznoszony, albo kiedy ten buff jest kradziony z przeciwnika, bo jeżeli tak, no to będzie świetna kontra na Head of Mischief, o ile dobrze pamiętam, Mischief. Tak, w każdym razie ta, która kradnie nam buffy, a potem roznosi to na wszystkich czempionów. Także już, gdyby to działało, to już w momencie kradzieży mamy szansę zwinąć jakieś buffy. Potem byśmy w momencie rozniesienia tego na innych mielibyśmy szansę
zwinąć buffy. No a potem jeszcze mamy A2, gdzie jest szansa usunięcia czterech buffów i zastąpienia to block buffs i decrease accuracy. I na koniec jeszcze mamy increase speed we wszystkich miejscach o 20%, także na koniec jeszcze bardzo fajna aura. No generalnie po poprzedniej legendarnej fuzji, która była no nie najlepsza, tutaj naprawdę mamy fajnego czempiona. Idealnie skrojony pod hydrę, ale nie tylko. No on tak naprawdę będzie przydatny, będzie dobrym supportem na wszystkie miejsca w PvE, czy to na Doom Tower, czy na... mamy tu stunset, więc możemy go używać na pająku w stunsecie. No do tego revive. Na Ice Golemie, decrease attack. W zasadzie wszystkie, no może nie wszystkie. Fire Knight, no tutaj ma dwa ataki, ok. Na Fire Knightie może mniej, ale na inne dungeony jak najbardziej będzie przydatny. Doom Tower na fale będzie bardzo przydatny. Czy na arenę. No tutaj troszkę mniej. Myślę, że w obecnej mecie troszkę mniej, ale jakby się uprzeć, to też go można używać, kiedy nie ma kogoś lepszego. Ale generalnie jak go widzę, jest to czempion pod hydrę. A jeszcze pomyślmy o nowym bossie. Decrease attack przyda się jak najbardziej. Revive jak najbardziej się przyda. Zwłaszcza, że na filmie, który pokazywali, było widać, że ten nowy buff, nie pamiętam ciągle jego nazwy, ten nowy buff Iron Twinsów jest usuwany, kiedy czempion ginie. Znaczy, zresztą to jest normalka zawsze, kiedy czempion ginie, jest usuwany, więc to może być taktyka właśnie tam, żeby nasi czempion ginęli i był ktoś, kto ich wszystkich wskrzesi. Także plus increase speed to też całkiem może się to przydać. Ale generalnie Hydra, jeszcze raz Hydra. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym czempionie. Czy wam się podoba? Może widzicie jakieś inne zastosowanie dla niego, o czym ja jeszcze nie pomyślałem. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do was Samael. Cześć!